Jedna z ikon Katowic już oficjalnie jest zabytkiem. Pomnik Powstańców Śląskich został właśnie wpisany do rejestru. Taką decyzję podjął Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jakie argumenty przemawiały za taką decyzją? O tym Paweł Jędrusik. Tego pomnika nikomu z województwa śląskiego przedstawiać nie trzeba. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Katowicach i trudno znaleźć kogoś, kto nie popiera decyzji konserwatora zabytków. Jestem za. Dlaczego? Zawsze mi się kojarzyło z Katowicami, jest tutaj w to miasto tak związane. Dokładnie nie wiem historii, jak powstał, ale mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No oczywiście, że tak. Jest to centrum Katowic, centralny punkt. Myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, jakie były powstania śląskie, kiedy były powstania śląskie. Że to są bardzo ważne wydarzenia dla historii tego regionu. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków swoją decyzję argumentuje tym, że wybudowany w 1967 roku pomnik jest dziełem sztuki. Pomnik Powstańców Śląskich, wybitne też dzieło plastyczne, architektoniczne, bo tam współpraca pana Gustawa Zemły, rzeźbiarza, i pana Wojciecha Zabłockiego, architekta, który to wszystko konstruował, całe to otoczenie, w tym nasyp, na którym pomnik się znalazł. Predestynują go jak najbardziej jako dzieło architektury, ale przede wszystkim dzieło rzeźbiarskie. Podobną opinię wyraża nowy wojewoda śląski Marek Wójcik, który prywatnie kolekcjonuje historyczne pocztówki z Katowicami. Pomnik Powstańców Śląskich bezsprzecznie jest zabytkiem, jest dziełem wybitnych architektów i jest też jednym z symboli miasta. Myślę, że decyzja o wpisaniu pomnika do rejestru zabytków jest słuszna i liczę na to, że dzięki tej decyzji ta przestrzeń już nigdy nie zostanie zmieniona, nie zostanie zabudowana. Wpisanie pomnika do rejestru zabytków oznacza, że nie wolno go wyburzyć, a wszelkie prace, które będą przy nim prowadzone, będą wymagać zgód i nadzoru konserwatora.